Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Krzysztof Bosak! Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, przepraszam za to oczekiwanie, ale kampania wyborcza ma swoje wymogi. Musimy poświęcić czas mediom, żeby później Państwo z telewizji mogli także coś pokazać. Ta nasza konferencja prasowa była także na bieżąco transmitowana do internetu, na nasze profile, także jeżeli ktoś będzie chciał, może zobaczyć później, co tam mówiliśmy. Ja też jeszcze za chwilę wrócę do tych głównych wątków, bo jesteśmy nad wodą i mówiłem o podatku od wody. W Polsce płaci się różne podatki, nikt chyba nie zna pełnej listy podatków, które płacimy. Dzisiaj skupiłem się na jednym szczególnym, podatku dennym. Kto z Was słyszał o podatku dennym? Ręka do góry, proszę, śmiało. A mieszkacie nad wodą. No właśnie, ja też nie słyszałem o tym podatku, zanim nie dowiedziałem się o nim od mojego wieloletniego kolegi, który prowadzi w tej chwili działalność gospodarczą nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. I okazało się, że musi płacić podatek za to, że kupił przystań z pomostem. Okazuje się, że za grunt podwodny pod pomostem trzeba płacić podatek. Nie zawsze trzeba było, ale bardzo niziutki. A rząd PiSu, kiedy stworzył spółkę Wody Polskie, to ustanawiał rozporządzeniem nowe stawki podatkowe. Zadeklarował, że będzie 89 groszy za metr. To jeszcze jakoś dałoby się przeżyć. Ale później się pomylił i wprowadził podatek, przecinek im się przesunął. I wprowadzili dwa lata temu podatek w wysokości 8,90 za metr. I zadeklarowali w zeszłym roku, że to poprawią. Do dziś nie poprawili. W tej chwili, jeżeli ktoś poszpera w internecie, a myśmy w ostatnim czasie ten temat dość dokładnie sprawdzali, okazuje się, że ludzie, którzy prowadzą przystanie, gdyby te podatki odprowadzili w tej wysokości, bo to jest taka dziwna procedura, że ze spółką Wody Polskie trzeba podpisać specjalną umowę, żeby móc ten podatek płacić. To taki wyższy poziom fiskalizmu, prawda? Nie tylko stworzony jest nowy podatek, ale jeszcze trzeba przyjść, wynegocjować sobie umowę, żeby móc go legalnie zapłacić i później go dopiero odprowadzać. No to się okazuje, że wysokość tego podatku przekracza po prostu roczne dochody z prowadzenia przystani. Znajomi z tej branży zastanawiają się, czy nie rozbierać swoich pomostów, swoich przystani. No jeżeli będziemy żyli w kraju, w którym tak wygląda wspieranie turystyki i to jest wszystko w tym samym czasie, słuchajcie, kiedy rząd robi te błony turystyczne, opowiada o patriotyzmie konsumenckim, robi jakieś tam transfery pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa do Fundacji Narodowej, żeby po świecie Polskę promować. Wszystko jeden wielki absurd. W marcu zeszłego roku wiceminister od odpowiednich spraw zapowiadała, pani zresztą z PiSu, że będą to zmieniać. Minęło ponad rok, nie zmienili nic. Także dzisiaj na konferencji prasowej przypomniałem o tym temacie. A temat jest do tego stopnia nieznany, że ani nikt ze znanych mi polityków nigdy o tej sprawie nie mówił, ani nikt ze znanych mi dziennikarzy o tej sprawie w ogóle nie wiedział. Jedynie co kilka gazet, kilka portali o tym pisało w kontekście sporu na komisji w Sejmie, gdzie był konsensus, że ma być 89 groszy, wprowadzili podatek 8,90 od metra kwadratowego. Także strzeżcie się w wyniku pomyłek. Każdy z Was może zostać opodatkowany na nowy podatek, o którym jeszcze nie słyszał i nie znacie dnia ani godziny. To trochę pół żartem, ale trudno jest tak naprawdę bez odrobiny poczucia humoru znosić te wszystkie absurdy, tą całą rzeczywistość. Dlatego trzeba trochę pożartować, żeby jakoś tą dziwną sytuację, w której żyjemy, oswoić. Ale spotykamy się z powodu dosyć optymistycznego, a mianowicie jesteśmy na samym finiszu kampanii wyborczej. Ta kampania wyborcza to dla nas ogromny rozpęd, ogromny rozbieg. Zaczynaliśmy na przełomie października i listopada, układając regulamin prawyborów Konfederacji. Listopad, grudzień, styczeń, dwa miesiące kampanii prawyborczej, rywalizacji. Od stycznia regularna kampania wyborcza. To już pół roku, jak prowadzimy tę kampanię wyborczą. Najdziwniejsza kampania wyborcza, która była w III Rzeczpospolitej. Przerwana epidemią, ograniczeniami. Do dziś w sumie nie robimy spotkań na zamkniętych salach, tak jak to się robi zwyczajnie w kampanii wyborczej. Ale wreszcie będą chyba te wybory. Jak nic się nie zmieni, to wreszcie ta kampania wyborcza się kończy. I wreszcie mogę rywalizować niemalże na równych prawach z tymi głównymi siłami politycznymi. Coś, czego przez lata nam odmawiano. Coś, co przez lata próbowano mówić, że my to na zawsze pozostaniemy pod progiem wyborczym. Że nasze siły są rozbite, że nie potrafią współpracować. To się zmieniło. Według badań opinii publicznej
praca, którą wykonaliśmy od stycznia, od lutego do teraz, już zaowocowała ogromnym, bezprecedensowym wzrostem poparcia sondażowego. Już w tej chwili rozpoznawalność mnie jako polityka, który ze względu na swoją ideowość przez 12 lat był poza parlamentem. Bo ja w 2007 roku przestałem być najmłodszym posłem na Sejm. Zostałem wybrany w 2005. Miałem 23 lata. Wtedy byłem najmłodszym posłem. W 2007 przedwczesne wybory, PiS z Platformą wspólnie przegłosowali, rozwiązali Sejm. Władza poszła na 8 lat dla Platformy. Ja przez 8 lat byłem poza Sejmem. Miałem propozycje, prosili mnie, żebym przystępował i do Platformy, i do PiSu. Różne propozycje. Nie decydowałem się na te rzeczy. Nie decydowałem się, pozostałem poza parlamentem. Może pamiętacie, to 5 lat temu miałem propozycję kandydowania w 2009 do Europarlamentu. Nie chciałem 5 lat temu z Kukiz 15. Nie chciałem. Aż wreszcie narodził się projekt, który na nowo tchnął nadzieję w nas wszystkich. To jest to, co pan, którego miałem dzisiaj dopiero okazję poznać, ale bardzo się cieszę, bo bardzo ładnie pan powiedział na konferencji prasowej. Ta nadzieja, która się zrodziła w Hiszpanii, to jest partia Vox, u nas to jest Konfederacja. Porozumienie sił niezależnych, porozumienie sił ideowej prawicy. Ludzi, którzy przez lata szli swoją drogą, bezkompromisową. Grzegorz Braun robił niepoprawne politycznie filmy. Janusz Korwin-Mikke pisał niepoprawne politycznie felietony. Jak taran rozbijał tam, gdzie tylko zaczęła się krystalizować poprawność polityczna. Od razu rozbijał to, żeby przypadkiem coś nam się tutaj, prawda, w Polsce nie zaczęło krystalizować. Ruch Narodowy współorganizował Marsze Niepodległości przez ileś lat. Różne niezależne grupy, lokalne, patriotyczne działały, wszyscy działaliśmy. Tak poznałem Łukasza Tulwińskiego jako działacza, jako niezależną osobę wywodzącą się ze środowiska kibicowskiego. Nie jestem w błędzie, prawda? No właśnie. I tak w całym kraju ta sieć nasza rodziła się, narastała, toczyła się powoli ta kula śniegowa. No i tak powoli się toczyła, że się nie wtoczyła do Europarlamentu. Może to i dobrze. Bo jest coś takiego, o czym, ja nie wiem, czy wiecie, jak klątwa Europarlamentu. Czyli ci, co wejdą do Europarlamentu, to się zawsze pokłócą, głównie o pieniądze, bo tam są bardzo duże pieniądze. Więc tam weszło, wszystkie rozłamy, które były w PiS-ie, to wychodziły z pośród środowiska europosłów. My o włos nie wśliznęliśmy się do Europarlamentu, ale kula śniegowa powoli, powoli toczyła się, wtoczyła się do Parlamentu Krajowego. Na razie te drzwi zostały rozbite. Wtoczyło się 11 posłów, mocna drużyna, ale widzicie, jeżeli obserwujecie przez internet, w jaki sposób głos zabieramy, w jaki sposób uczestniczymy we wszystkich głosowaniach, debatach, to jest inna jakość polityki. To jest jedenastka złożona z 11 różnych konkretnych osobowości. Każdy ma swój charakter, każdy ma swoje przekonania, każdy ma coś do powiedzenia. Nieraz mamy tak, że jak ustalamy ze sobą, kto zabierze głos w którym punkcie, to mamy nadmiar chętnych mimo zaledwie 11-osobowego klubu. Zobaczcie, co to będzie się działo, jak po następnych wyborach za 3 lata tam będzie kilkudziesięciu albo stu kilkudziesięciu konfederatów. Już w tej chwili ta kampania wyborcza pozwala nam złapać taki rozpęd, że w niektórych sondażach jesteśmy notowani jako trzecia siła w polskiej polityce. I to dopiero budzi popłoch wśród lewicy. Oni już wiedzą, co się święci. Miało być tutaj tak, że się cała scena przesunie w lewo, tak jak w Europie Zachodniej, tak? PiS miał robić za prawicę ze swoimi w dużej mierze centrowymi czy nawet lewicowymi kadrami. Platforma to miała robić za jakąś chadecję. Dopiero co jadąc tutaj do państwa kończyłem udzielać jakiegoś komentarza do mediów i właśnie pytanie, że Platforma to chadecja. No jaka to chadecja? Ale tak poprzesuwane zostały pojęcia w świecie zachodnim. Dlatego my ze swoim niepoprawnym politycznie językiem, poza tym, że robimy te kampanie wyborcze, poza tym, że budujemy te wszystkie listy, startujemy w wyborach, to przede wszystkim przywracamy właściwe znaczenie podstawowym pojęciom. Jeśli pozwolimy sobie popodmieniać pojęcia, to później już tylko będziemy w defensywie, więc nie dajcie sobie podmienić pojęć. Nie dajcie sobie tego, żeby lewica narzuciła język, jakim mówimy i myślimy. Bo jeżeli na to pozwolimy, to później okaże się, że będziemy tylko krok w krok cofać się przed naporem lewicowej poprawności politycznej. A gdzie to prowadzi? To możecie zobaczyć w tej chwili, wchodząc do internetu i oglądając nagrania ze Stanów Zjednoczonych, z Europy Zachodniej. Opalanie pomników, odrzucanie swojej dumy narodowej, odrzucanie swojej tradycji, pod błędnymi hasłami tak zwanego antyrasizmu, który nie ma wiele wspólnego z prawdziwym antyrasizmem, a tak naprawdę jest rodzajem takiej kulturowej rewolty, jaka tam się toczy. Zamieszki, niszczenie mienia. I gdzie jest spokój? Popatrzcie, spokój jest tam, gdzie obywatele w Stanach Zjednoczonych mają dostęp do broni.
to są dopiero te galerie, które obiegły internet. Że widać ludzi, którzy pilnują swojego dobytku z bronią w ręku. Do czego doszło, prawda? W cywilizowanym państwie. A w tym samym czasie, kiedy tam dochodzi do takich rzeczy, zaraz w Europie Zachodniej lewica, ta skrajna, jest tak silna, że jak widzi tylko zamieszki w Stanach Zjednoczonych, to zaraz zaczyna próbować, ile może sobie pozwolić w dużych miastach zachodnioeuropejskich. Pan mieszkał przez lata za granicą, pewnie widział to dużo lepiej niż ja tutaj w Polsce, kiedy podróżowałem tylko trochę po Europie. Ale jak byłem na spotkaniach w Anglii, wiecie, jak się organizuje spotkania takich ludzi jak my w Anglii? Nie ma szans, żeby wyjść na ulicę. Jeżeli politycy z Europy Środkowo-Wschodniej próbowali zrobić na ulicy swoje spotkania, są atakowani. Policja jest bezradna. Policja niby jest silna, ale jest bezradna, nie potrafi powstrzymać fizycznych ataków. Trzeba organizować na zamkniętych salach, organizować ochronę, organizować często w tajemnicy. Już po wyborach byłem na spotkaniu mniej poprawnych politycznie brytyjskich konserwatystów. I słuchajcie, oni w dobrym hotelu organizują spotkanie, bo mają na to pieniądze, ale oni organizują to w ten sposób, że do ostatniego dnia nie podają lokalizacji, bo wiedzą, że mieliby taką zadymę, żeby im to sparaliżowało spotkanie. Większość debat z osobami o naszych poglądach na amerykańskich uniwersytetach jest odwoływana, dlatego że taki się pojawia sprzeciw tych lewicowych bojówkarzy, że po prostu nie dopuszcza się do swobodnej dyskusji. Dlatego kiedy przychodzi lewica i mówi, że oni tutaj walczą o wolność dla każdego, nie dajcie się oszukać. Tak naprawdę to zmierza do ograniczeń jakiejkolwiek normalnej dyskusji, normalnej debaty, swobody wypowiedzi. I na to w Polsce nigdy się nie zgodzimy. Taka siła jak Konfederacja jest w stanie to powstrzymać. Bo PiS w tej sprawie jest bierny i to widać bardzo wyraźnie. Zobaczcie postawę odpowiadającego za szkolnictwo wyższe ministra Gowina. Która jego wypowiedź była najbardziej radykalna? Powiedział, że on się rzuci rejtanem, jak ktoś będzie chciał gender studies usuwać z uniwersytetów. I on jest przedstawiany jako konserwatysta. Bardzo interesujące, prawda? A czy powiedział kiedykolwiek, że rzuci się rejtanem, jak ktoś o konserwatywnych czy niepoprawnych politycznie poglądach będzie usuwany z uniwersytetów? Jak ktoś powie, Polska to konserwatywne państwo, w ogóle nie ma takiego problemu. Naprawdę? Jak przyjechała jedna z amerykańskich działaczek na rzecz prawa do życia dla dzieci, spotkałem nienarodzonych przeciwko aborcji, spotkałem się z nią w Warszawie, miała poorganizowane spotkania na wszystkich uniwersytetach w Polsce przez grupy konserwatywnych studentów. Wyobraźcie sobie, że na wszystkich uniwersytetach w Polsce jej spotkania zostały odwołane i zablokowane. Poza jednym, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. To mamy wolność akademicką w Polsce, czy nie mamy? Słyszeliście o tym w mediach, że ogranicza się w ten sposób wolność słowa, czy nie? Kto z was słyszał o tym? Mam na myśli Rebekę Kisling. Słyszał ktoś z was o tym, że wszędzie jest spotkanie z autorami? Jedna pani. Ktoś jeszcze? Dwa. Dwie osoby o tym słyszały. A wyobraźcie sobie, że na przykład przyjeżdża z zagranicy jakiś działacz LGBT albo lewicowy polityk. I wszystkie uczelnie mu odmawiają. I zastanówcie się, jak wtedy zachowałby się minister Gowin. Rzucałby się rejtanem, przyjmowałby zaproszenia do telewizji, protestował, a może milczałby. Tutaj jest właśnie istota sprawy. Kto w jakiej sprawie reaguje, kto w jakiej sprawie zabiera głos. Dlatego kiedy media przychodzą do mnie i pytają, czym ja się różnię od Andrzeja Dudy i dlaczego nie wystarczy jeden tam prawicowy czy konserwatywny kandydat, to po setnym razie, jak to pytanie jest mi zadawane, to już mnie śmiech ogarnia. No bo ile można tłumaczyć, że mamy prezydenta, który w odróżnieniu... Prezydent Trump, on nie wywodzi się z konserwatywnego środowiska, on się wywodzi z liberalnego biznesu, swobodnego obyczajowo, nie mającego szczególnie konserwatywnych poglądów. Został prezydentem przy poparciu prawicy i przynajmniej przyszedł w Waszyngtonie na Marsz dla Życia, a wcześniej wysłał swojego prezydenta. Czy w Warszawie na Marszu dla Życia i Rodziny ktoś widział prezydenta Andrzeja Dudę? Nie było go. 5 lat kadencji nie było go ani razu. I tak z każdą sprawą po kolei. Kiedy byłem w tej kampanii wyborczej, wcześniej przed nią, w Lublinie, w Rzeszowie, w Białymstoku, w każdym z tych miast, gdzie doszło do większego sprzeciwu wobec marszów tak zwanych tych tęczowych LGBT, w każdym z tych miast są młodzi ludzie, którzy przeciwstawili się, organizowali pokojowe, podkreślam, pokojowe, żeby mi później ktoś nie manipulował tym, co ja mówię, organizowali pokojowe kontrpikiety, bo byli tacy, co robili zadymę. Ci, co robią zadymę, muszą się liczyć z konsekwencjami. Ja tego nie bronię, żeby było jasne, tak? To jest jasne, że należy przestrzegać prawa. Natomiast ci, co organizowali pokojowe i byli spychani przez policję, pałowani, gazowani, to było w prawie każdym mieście. Szefem MSW wtedy był pan Brudziński, który teraz pisze z Europarlamentu buńczuczne tweety, jak to on nie dopuścił. Jakby chciał nie dopuścić, to by został w rządzie.
I słuchajcie, ci ludzie dostali zarzuty. Wiem, jak to jest, ponieważ sam byłem zatrzymywany przez policję dokładnie 2-3 dni temu. Była 6. rocznica, kiedy byłem zatrzymany przez policję pod fałszywymi zarzutami. Próbowano mnie skazać przed sądem w Warszawie. Utrudniano mojemu adwokatowi dostęp, kontakt z klientem. Sąd na szczęście zachował się przyzwoicie, nie dał wiary funkcjonariuszom. Ale miałem dużo szczęścia, bo byłem osobą medialną, rozpoznawalną, więc może sąd się zawahał. Ale w identycznej sytuacji ludzie młodsi ode mnie dostawali dozór policyjny, dostawali zarzuty. Spotkałem studenta, który został tak zmanipulowany przez policję, że dobrowolnie poddał się karze, co później jest strasznie trudno odkręcić, nawet jak się ma dobrych prawników. I tak wyglądają realia w okresie rządów tak zwanych prawicowych, że ludzie o naszych poglądach no de facto są łamane ich prawa obywatelskie. Ja nie mam tendencji do przesadzania. Nie będę mówił o prześladowaniach jak jacyś kodowcy, bo nie uważam, że to, że ktoś dostanie tam karę więzienia w zawieszeniu albo jakąś grzywnę, albo dozór policyjny, to jest prześladowanie. Nie, prześladowanie było za komuny. Jak ludzie byli pałowani, bici za poglądy, jak można było mieć połamane palce, jak się było zatrzymanym, czy coś w tym stylu. Byliśmy wczoraj w Radomiu, prawda? Wspominaliśmy księdza Kotlarza, który został de facto zabity przez komunistów, dlatego że był autorytetem największym wśród antykomunistów w Radomiu, gdzie były wydarzenia i czerwcowe protesty, zajęcie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, starcia z ZOMO na wielką skalę, 3 osoby zginęły. Wspominaliśmy to wczoraj, jutro lub pojutrze będzie 44. rocznica. To były prześladowania. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z łamaniem naszych praw obywatelskich. Tak było za Platformy, jak Marsze Niepodległości były zatrzymywane, rozbijane, celowo dzielone na części, prowokowane. I tak jest teraz również za PiS-u. To nie dzieje się w Warszawie, bo w Warszawie do manifestacji oni wiedzą, że jest milion kamer, wysyłani są funkcjonariusze w samych miękkich ciuchach, ładnych czapeczkach i mają przykaz, żeby przypadkiem nikomu włos z głowy nie spadł. Natomiast w innych miastach poza Warszawą już to wygląda często zupełnie inaczej. I ktoś musi o tym mówić. I ja powiedziałem o tym w debacie prezydenckiej i zaraz podniosło się, widziałem w internecie larum, a wspomniał o Białymstoku, a tam ludzi bili. No, często jest tak, że na ulicy dzieje się dużo rzeczy obok siebie. Ja wspominam o tym, że łamane są prawa obywatelskie ludzi o poglądach mi bliskich. I jeżeli ludzie, którzy pokojowo się przeciwstawiali, byli zbychani przez policję, były użyte wobec nich nieprzepisowo środki przymusu bezpośredniego, wobec naszego działacza, trenera piłki nożnej, młodego kolegi z Rzeszowa. No z Łańcuta, ale w Rzeszowie sprawa się działa, tak? Piotrka pomykały. Policja obkładała pałkami także po głowie. Głowę mu rozbiła, wszystko jest uwiecznione na zdjęciach, wrzucałem to na swoje profile twitterowe rok czy dwa lata temu. Pierwsza kontra do pierwszego marszu LGBT w Rzeszowie. To jest zupełnie nieprzepisowe. Policja nie ma prawa bić po tak zwanych twardych częściach ciała, jak głowa, tylko po miękkich. I co, słyszeliście, żeby minister Brudziński albo teraz Kamiński wyciągnął wobec kogokolwiek konsekwencje? Nic podobnego. A słyszeliście, żeby ktokolwiek z policji został wydalony za nadużycia przy Marszach Niepodległości? Nic podobnego. Ci sami policjanci, którzy z komendy na Śródmieściu mnie prowadzili do sądu, przy mnie pisali fałszywe notatki, że niby ich atakowałem i tak dalej, oni ciągle tam pracują. To się kompletnie nic nie zmieniło. A wiecie dlaczego? Bo władza potrzebuje spokoju. Potrzebuje, żeby ktoś robił porządek z kodowcami, żeby ktoś robił porządek z manifestacjami teraz, które robi Tanajno i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki prosty układ. Wśród ludzi, którzy są za swobodnym dostępem do broni, w tej chwili jest cały czas taka gorąca plotka, że po cichu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad nowelizacją przepisu o dostępie do broni. Ze środowisk proobronnych dawno są napisane projekty. Dobre. Rząd w ogóle ich nie rozważa. Nikt w PiS-ie tym nie jest zainteresowany. A po cichu prawdopodobnie współpracują i znów będzie tak, że okaże się, że ustawę w sprawie dostępu do broni napisze policja, policja będzie rozliczać, policja będzie sprawdzać, kompetencje będą rozszerzane. To samo pod pretekstem tych tarcz antykryzysowych. Zobaczcie, uchwalono 4 tarcze antykryzysowe. Wiecie, że tam są przepisy, które nie mają nic wspólnego z kryzysem. Rozszerzanie kompetencji władzy w każdej konkretnej dziedzinie. Jaki związek z kryzysem ma na przykład zdjęcie z urzędników odpowiedzialności za przetargi publiczne? Oni w tej chwili, co to jest ta cała afera z kupowaniem respiratorów? Oni zrobili sobie takie prawo, że jak te respiratory ostatecznie ten handlarz bronią nie przywiezie, no nie wiem skąd panie przywieźć, bo ich nie produkuje, ich nie ma, po prostu wziął jakiś tam kontrakt po korzystnej cenie, to nikt za to nie poniesie odpowiedzialności. To jest dopiero majstersztyk, prawda? Pod pretekstem epidemii tak zwiększyć sobie uprawnienia, że nikt za nic nie odpowiada i można wydać na każdą sprawę dowolne pieniądze. Więc patrzmy na ręce władzy, bądźmy krytyczni
Bądźmy świadomymi obywatelami, czerpmy informacje niezależnie z internetu, bo w mediach głównego nurtu tutaj możecie pomyśleć, stoją kamery, może telewizje coś z tego pokażą. Pokażą, wycięte z kontekstu pół zdania, bo tak się w tej chwili robi te newsy. Ciężka praca panów operatorów na marne, niestety, na marne, mówię to z bólem. Bo wolałbym, żeby te newsy robione były na poważnie. Żeby na przykład z mojego wystąpienia nie było codziennie pół zdania, tylko raz na tydzień trzy pełne zdania, z których przynajmniej ktoś mógłby zrozumieć, o czym ja w ogóle mówiłem, tak? Że poruszyłem temat praw obywatelskich, nie wiem, kontroli wydawania publicznych pieniędzy, podatku dennego. A to wszystko będzie tak montowane, o co dzisiaj byłem pytany na konferencji prasowej. Nie o to, co mam do powiedzenia w sprawie podatków, nie o to, co mam do powiedzenia w sprawach lokalnych, jak tutaj rozwój turystyki nad wodą. Tylko, co ja mam do powiedzenia, jak oceniam Tanajno i jak oceniam prezydenta Dudę. No wiadomo, że jestem kontrkandydatem, to oceniam krytycznie. No jak mam oceniać, no? Jakbym oceniał pozytywnie, bo byłem w ich sztabie, prawda? To logiczne. Po co mnie o to pytać? No jaki to w ogóle ma sens? Jaki to ma sens? Żaden. I tak wygląda debata publiczna w tej chwili w Polsce. Więc my staramy się wprowadzić do tej całej debaty odrobinę zdrowego rozsądku. Nie będę ukrywał, że to idzie łatwo, to idzie bardzo ciężko. Moim zdaniem poza nami w polskiej polityce nikt nie wierzy w debatę opartą na zdrowym rozsądku, jakiejś rzetelnej dyskusji na argumenty. Wszyscy wierzą w propagandę, wszyscy wierzą w badania opinii publicznej i że będą manipulować emocjami społecznymi w nieskończoność i że w ten sposób się dochodzi do władzy. My staramy się emocji społecznych nie lekceważyć, ale pomiędzy nielekceważeniem a manipulowaniem jest jednak wielka różnica. Więc dziękuję Państwu za to, że z nami tu jesteście. Poczytuję to za sygnał po prostu poparcia dla naszego innego stylu uprawiania polityki. Zachęcam do włączenia się w kampanię wyborczą na finiszu. Czy mamy materiały wyborcze? Jeszcze jakieś resztówki są tam. Właśnie, jeżeli materiały wyborcze, jeszcze jakieś ostatnie rzeczy są dosłownie tam. Jeżeli ktoś chce, tam są jakieś plakaty, ulotki, może jeszcze jakiś baner się uchował, jak ktoś ma gdzie powiesić, to tutaj w tym rogu wszystko jest do wzięcia, nieodpłatnie. To zapraszamy, żeby wziąć, powieszyć, niech ludzie widzą, że popieracie moje kandydowanie i że to jest nasza wspólna sprawa, nie moja osobista. Oddaję głos Michałowi, który prowadzi nasze zgromadzenie. Mam nadzieję, że też do Państwa tutaj kilka słów powiedzą moi szanowni koledzy, współpracownicy z Konfederacji z Ruchu Narodowego z partii Korwin, ponieważ słyszałem od nich ciekawe rzeczy, czy to w rozmowach osobistych, jak od Łukasza, czy jak podczas konferencji prasowej od Pana. Więc proszę Was o głos, a ja w tej chwili pozwolę sobie też zejść ze sceny. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby ze mną indywidualnie pogadać, czy to w trakcie tych przemówień, czy jak one się skończą. Będę tutaj do Państwa dyspozycji. Później jeszcze, żeby ujawnić nasze plany, jedziemy do Olsztyna. Tam również po południu robimy spotkanie z mieszkańcami, spotkanie z mediami. Staramy się wykorzystać każdą chwilę kampanii wyborczej do samego końca. Jutro będziemy w Grudziądzu, jutro będziemy... To powiedz może, okej, Michał przedstawi nasze plany dokładnie, Michał przedstawi nasze plany na następny dzień. A ja dziękuję Państwu serdecznie za obecność, dziękuję za poświęconą mi chwilę uwagi. Zapraszam już do rozmów nieformalnych. Jesteśmy tutaj. Dziękuję bardzo. Za czym puścimy Krzysztofa do Państwa, bo pewnie dużo osób będzie chciało zrobić sobie zdjęcia. Tutaj kolega Andrzej zaprowadzi Krzysztofa tak może na tło tego jeziora. Na tle jeziora jeszcze nie mieliśmy zdjęć w tej kampanii, to jest świetny moment, żeby to właśnie naprawić. To jeszcze dwie rzeczy. Tutaj na ucho dostałem pewną informację. Ja tylko poprawię, że raz mieliśmy zdjęcia nad wodą, to było w moich rodzinnych stronach, czyli w Gorzowie Wielkopolskim nad Wartą. Warto to nie wodę. To ja... To ja jeszcze dokończę swoją myśl. Dostałem tutaj na ucho taką informację, że struktury Ruchu Narodowego i Ława i całej Konfederacji przygotowały mały prezent dla Krzysztofa Bosaka. Zapraszam teraz i oddaję głos Łukaszowi Tulińskiemu. Tak jest. Słuchajcie, mamy tutaj prezent taki związany z naszą piękną Iławą. Jest to co prawda od naszych tutaj struktur, działaczy, ale myślę, że chyba od nas wszystkich mieszkańców tak naprawdę. Jakieś takie drobne gadżety związane z naszym miastem. Wiemy, że Krzysiek lubi sporty wodne, a gdzie jak nie na jezioraku uprawia sporty wodne. Myślę, że liczymy wszyscy jak tu jesteśmy na to, że Krzysiek do nas wróci. Mamy na
nadzieję, że wróci jako prezydent i będzie mógł sobie serwować na tym jeziorze, pływać. Zapraszamy Krzyśka. Ktoś się ze mną nie zgadza, to ręka do góry, no. Także serdecznie dziękujemy Ci, Krzysiek, że w ogóle wizytę na Warmii i Mazurach, krótką, bo krótką, zaczynasz od naszego małego, ale pięknego miasta, jak zawsze to podkreślam. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, bo chyba jesteśmy najmniejszym miastem, tak? Od tego, od rozpoczęcia tej kampanii na nowo, że tak powiem. Nie ośmielę się zrobić rankingu, musielibyśmy sprawdzić dokładnie liczebność mieszkańców. Staramy się odwiedzić wszystkie miasta wojewódzkie w tej kampanii i również w kalendarz wpleść tyle, ile się da miast mniejszych, ale bez przesady. To znaczy inni kandydaci robią tak, że w wielu miastach się zatrzymują tylko na konferencję prasową, szybka fotka i jadą dalej. My wszystkie miasta, które odwiedzamy, przewidujemy czas właśnie na spokojny kontakt z sympatykami, na rozmowy. Z naszego doświadczenia wyszło, że po prostu nie da się w taki, powiedzmy, sensowny sposób odwiedzić więcej niż 2-3 miast na dzień. Dlatego zrezygnowaliśmy z nabijania statystyki. Wiemy, że część ludzi będzie z nami z tego powodu tylko przez internet. Natomiast nie chcemy, żeby ktokolwiek czuł się zlekceważony, tylko że wpadliśmy strzelić fotkę i pojechaliśmy dalej, zanim ktoś zdążył w ogóle uścisnąć nam rękę. Więc dlatego mój stały apel, Michał może to potwierdzić jako mój współpracownik w sztabie, jest taki, żebyśmy wszędzie mieli spokojny zapas czasu, żebyśmy nie musieli gonić na złamanie karku.